to wtedy zawsze możemy odkryć, że no, w życiu każdego z nas występują te momenty kryzysowe. I jak sobie spracujemy na warsztatach z osobami, które są na ścieżce pogłębiania świadomości, zresztą to jest cel naszych warsztatów, poszerzanie świadomości, no to kiedy spojrzy się wstecz, można zobaczyć, że właśnie te największe momenty kryzysowe były momentami największej transformacji. I dlaczego o tym tak dużo mówimy? No dlatego, że chcemy pokazać wam, że jeżeli zmienilibyśmy trochę nastawienie do tego momentu kryzysowego, to może się okazać, że jest to szansa do tego, żeby być może wprowadzić nowe zmiany. Inaczej mówiąc, na nowo posłuchać swoich potrzeb, sięgnąć gdzieś głębiej i wprowadzić w życie takie rzeczy, na które być może wcześniej nie było czasu, a może nie były zauważone, a może były na innym miejscu priorytetów. I w momencie, kiedy ten kryzys następuje, to jest taki moment przetasowania. I jest to super czas do tego, żeby się zastanowić tak naprawdę, czy to, co do tej pory robiłem, jak robiłem, było właśnie tym, co w głębi mnie zaspokajało. Czy być może są jeszcze jakieś potrzeby, które chcę uwzględnić, żeby żyć pełniej, bardziej świadomie i bardziej szczęśliwie. I tak można też powiedzieć, że można by było wyodrębnić takie dwa podejścia do tego momentu kryzysowego, jak już się zgodzimy na to, że ten kryzys jest. I zgódźmy się chociaż na chwilę, że ten kryzys może to nic takiego strasznego, jeżeli wiemy, co z tym zrobić. O tym będziemy mówić później. No więc kiedy nadchodzi ten moment, no to zwykle mamy dwie postawy trudne, które przynoszą nam problemy. Jedna postawa to jest taka postawa, w której troszkę jakby zaprzeczamy temu, czy wypieramy taką świadomość, że oto musimy coś zmienić w naszym życiu. Są takie osoby, które chciałyby dalej tak, jak było wcześniej, tak jak było przed dzieckiem. Dalej by chciały być wolne, dalej by chciały rozwijać swoje pasje, mieć czas, spotykać się ze znajomymi, wyspać się, przecież to takie oczywiste. Mieć czas na kawę, na to, na siamto i owamto, i jakby usilnie próbują utrzymać tą sytuację, która oczywiście jest tak intensywna, że jeśli tutaj z nami, większość z nas pewnie to są jednak rodzice, to wiecie, jak to jest. Nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać stary tryb funkcjonowania. Wiecie, można się tego trzymać. Nie, wszystko jest dobrze, dalej jest okej, prawda? Może się rzeczywiście jakoś uda wyspać, wyskoczyć gdzieś, ale rzeczywiście to jest takie, że no, jakby budzi napięcie rzeczywiście w pewnym momencie i musi pyknąć. No, nie da się tego utrzymać po prostu. To znaczy, próba utrzymania starego życia sprzed przyjścia dziecka po prostu będzie chyba jeszcze bardziej energochłonna i męcząca niż jednak próba dostosowania się do nowej sytuacji. I drugim, bo mamy dwa takie podejścia, które dominują, drugim podejściem jest takie podejście, w którym nas to ta nowa sytuacja absolutnie wciąga. Zabiera nas. Myślę, że to jest częstsza sytuacja, najczęstsza. Co to znaczy wciąga? No, jesteśmy zachwyceni w zasadzie tą sytuacją. Jest dziecko, ono jest takie niesamowite, aczkolwiek tutaj jest już temat karmienia, aczkolwiek jest temat przewijania, spania, budzenia się. No, zaczynamy wokół tego mnóstwo robić. Pojawiają się różne emocje, pojawiają się różne przekonania. Będziemy jeszcze za chwilę o tym więcej mówić, ale ta sytuacja tak bardzo nas wciąga, że kompletnie nas zabiera ze starego życia, ale niestety zabiera również nas z takiego kawałka, który jest bardzo ważny dla nas dzisiaj na tym webinarze, o tym będziemy o tym mówić więcej, czyli zabiera nas z relacji, którą rodzice być może wcześniej już jakąś wypracowali. I zabiera, co to znaczy zabiera nas z relacji? No, przekierowujemy, najpierw ta relacja była przecież nastawiona bardzo na siebie. Być może była też nastawiona na sprawy na zewnątrz, takie no, kariera, praca i tak dalej, dom. A tutaj dziecko zabiera tą uwagę swoją intensywnością, swoimi wymaganiami i koncentrujemy się na nim. I koncentrujemy się na nim tak troszkę jakby każdy z osobna.
tracąc z azymutu, tracąc z jakiegoś pola widzenia wzajemnie siebie. Czyli albo jest jedna skrajność, próbujemy żyć tak po staremu i to jest mała szansa, że to się uda, albo jeszcze częściej intensywność życia z dzieckiem i jego wymagania, które nam stawia, zabiera nas tak bardzo, że w zasadzie wszystko inne przestaje istnieć. Co mi jeszcze przychodzi, to co nas może też zabierać, to tak jak w tej pierwszej perspektywie, co powiedziałeś, że trzymamy się czegoś i nie chcemy sami przed sobą przyznać się do tej zmiany, to z drugiej strony jakby mogą właśnie zabierać nas emocje jakieś takie, możemy się w tym gubić, po prostu rzeczywiście mieć takie poczucie przeciążenia nadmiarem wszystkiego, codziennych obowiązków, ale po prostu też nowych rzeczy, nowych wyzwań, które przychodzą. I to, co właśnie też nas może zabierać, to co powiedziałeś tutaj, jakby dziecko, wiele rzeczy dookoła, które się dzieje, to też takie zagubienie w tym, emocje, które się pojawiają. I też jakby tracimy trochę taką świadomość i przytomność bycia przy sobie, bycia w relacji, a po prostu, prawda, próbujemy się ogarnąć w tym, co nas trafiło. No i to ten kawałek emocji, który podniosłaś, czy przywołałaś, to ja jakby troszkę jeszcze pociągnę. Mówimy czasami o tym, że dziecko wywołuje w nas, nasze dziecko, ale nie tylko, ale zacznę od tego dziecka, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, to będzie chyba najbardziej proste i obrazowe, że wiesz co, tutaj jest mikrofon, a przeczytałem komentarz, że to jakiś coś się, więc może nam my szeleścimy. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko płacze i warto by już na tym etapie zastanowić się, jak my reagujemy na płacz naszego dziecka. Oczywiście pierwsza rzecz to będzie próba znalezienia rozwiązania na tę sytuację. Może jest głodne, no to karmimy, ale płacze dalej. Może zrobiło kubkę, przebieramy, płacze dalej. Czasami już nie płacze, ok, super, ogarnęliśmy, ale czasami płacze dalej. No to może kolka, nie? Jakby wszyscy rodzice znają te tematy. I ogarniamy, próbujemy coś z tym zrobić, zaradzić tej sytuacji. Ale co, kiedy ten płacz się przyciąga, nie? Kiedy okazuje się, że być może nasze działania nie przynoszą od razu takiego efektu, jakiego byśmy się spodziewali. I co się we mnie dzieje wtedy? Co się we mnie dzieje? Czy buduje się napięcie? Najprawdopodobniej. No nie chcę przecież, żeby moje dziecko cierpiało, prawda? Ale co ja z tym zaczynam robić? Jak ja się wtedy zachowuję? Szczególnie jeśli jestem zmęczony. I czy zaczyna mnie to irytować, czy mam cierpliwość, kiedy ona mi się kończy, jakby jakie zachowania we mnie się uruchamiają. I to jest taka ciemna strona rodzicielstwa, o której nikt nie chce za bardzo pewnie mówić, chociaż coraz więcej się tutaj mówi o tym i super, Natuli też jest w tym, myślę, bardzo aktywne, ponieważ to, co się może w nas dziać, to może dotykać to wewnątrz nas, naszego wewnętrznego dziecka. Tak? Czyli tego, że w naszych wewnętrznych emocji z czasów, kiedy my byliśmy dziećmi, nawet może niekoniecznie zaraz po porodzie, ale po prostu z tego wczesnego dzieciństwa. I jak to się przekłada? No jeżeli najprawdopodobniej większość z nas, bo to jest kwestia pokoleniowa, nie miała swobody wyrażania swoich uczuć, nie miała swobody do tego, żeby płakać, bo była pocieszana albo zatykana smoczkiem, albo no, odstawiona do drugiego odstawiana. Pokoju, żeby się wypłakać, no, to prawda, była prawda, w spokoju. Świetna i sprawdzona metoda. Więc jeżeli my przechodziliśmy przez taki trening, w którym nie było przestrzeni na swobodne wyrażanie naszych trudnych emocji, takich na przykład jak płacz, to my kiedyś nauczyliśmy się ten płacz dusić w sobie. Właśnie, żeby nie płakać. Wypłakaliśmy się, być może nie przyniosło to rezultatu, więc przestaliśmy płakać. I teraz płacz naszego dziecka może głęboko, głęboko rezonować w nas z tym kawałkiem nas właśnie, z tym dzieckiem, które kiedyś nie mogło swobodnie się wypłakać, albo które kiedyś doznało jakiejś opresji na swoim płaczu. I teraz, jeżeli tak było, no to teraz ten płacz naszego dziecka
uruchamia w nas, rezonuje z tym niewypłakanym dzieckiem w nas i coś nam to robi. I może nam robić to, że tak jak nam nie pomagano wtedy, nie pozwalano nam wtedy płakać, tak i my byśmy chcieli zrobić to samo naszym dzieciom. To znaczy coś, żeby przestały płakać. I jakby nie chcę tu szukać rozwiązań na tym etapie, tylko chcę pokazać, że emocje, które pojawiają się przy okazji tego, co robi małe dziecko, mogą głęboko rezonować z naszymi postawami i dojrzałymi, bardziej lub mniej, też wewnętrznymi stronami nas, tak? Jakby z tym wewnętrznym dzieckiem. Ale co tu się jeszcze pokazuje? Bo wewnętrzne dziecko zapewne jest wam znane, tak? To jest pojęcie, które krąży nie tylko wśród psychologów czy terapeutów, ale już trafiło, bym powiedział, do takiej rozwojowej popkultury i każdy z nas mniej więcej kojarzy wewnętrzne dziecko, chociaż najczęściej ono nam się kojarzy z czymś pozytywnym, tak? Z takim szalonym. Spontanicznym kawałkiem Tak, nas. i to jest oczywiście też kawałek wewnętrznego dziecka, jak najbardziej, ale jest też ten trudny kawałek wewnętrznego dziecka, tego skrzywdzonego wewnętrznego dziecka. No i ale mniej więcej myślę, że pewnie większość z Was wie, o czym mówimy. Natomiast to nie jest jedyny głos, jaki mamy w głowie. I to jest bardzo ważny moment, który na poziomie indywidualnym dotyka każdego rodzica. Zaraz powiemy dalej o rodzicach razem, o ich relacji, ale to wszystko zaczyna się od samego siebie, czyli od tego, jak ja z moim dzieckiem, tak, co się we mnie dzieje na to, kiedy pojawia się moje dziecko, i niezależnie, czy jestem ojcem, czy jestem matką, które z nas jest tym dzieckiem, to na tej indywidualnej linii, w spotkaniu z naszym dzieckiem, co się dzieje we mnie emocjonalnie. Bo rzeczywiście to też tak jest, że bycie w relacji już dla wielu osób może stanowić wyzwanie, już w relacji z drugim człowiekiem pojawiają się kryzysy, a kiedy stajemy się rodzicami, kiedy dojrzewamy do tego bycia rodzicem, czy kiedy stajemy się rodzicami, to mam takie poczucie, że dzieci to dopiero są mistrzowie właśnie w uruchamianiu w nas różnych takich kawałków, które po prostu potrafią wybuchnąć i w mgnieniu oka potrafią znaleźć jakiś czuły punkt w nas, dotknąć i rzeczywiście mocno na to reagujemy. No bo tak jak mówisz, to też jakby zmienia taką naszą perspektywę bycia i gdzieś wkłada nas w taki układ. Nie tylko już, no nie wiem, partnerki, żony, tylko takiego kawałka rodzicielskiego, gdzie właśnie jest dziecko, jestem ja jako rodzic, ale też pojawiają się te wszystkie takie kawałki z mojego życia, gdzie ja byłam małym dzieckiem i miałam jakichś rodziców, którzy no, w jakiś sposób ze mną byli albo nie byli. Można nawet powiedzieć, że modelowali to nasze rodzicielstwo na swój sposób, stawali się podświadomie wzorcem do tego, jakimi rodzicami my jesteśmy. Oczywiście większość z nas, większość, nie większość, duża część chce inaczej niż nasi rodzice. Chociaż z czasem pod koniec dnia, albo przynajmniej w jego drugiej połowie dnia, zaczynamy widzieć, jak wiele mamy z naszych rodziców. Nie wiem, czy już pewnie niektórzy z Was tego doświadczyli, że wiele zachowań z naszymi dziećmi jest taka, że myślimy, ja tego nie, jakby, co ja Dzieci nie robię, będą nie? taka jak moja matka czy mój ojciec. Myślałem, że nigdy tego nie zrobię. Właśnie robię dokładnie to, co mój ojciec, czy co moja matka, wiedząc, że to przecież dla nas było krzywdzące. No ale wróćmy chwilę wcześniej. Czyli najpierw ważna jest ta linia osobistej relacji z dzieckiem. Co się dzieje? I co się dzieje tak naprawdę w relacji z samym sobą, czyli co się dzieje we mnie w tych trudnych, kryzysowych, tak trudnych momentach, kiedy dziecko rzeczywiście triggeruje. Oczywiście to też jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tak, że dziecko specjalnie nam coś robi. Ono jest sobą, ono naturalnie jest tak, jak jest, tylko to nam coś robi, prawda? To nie jest jego, nie wiem, wina, co ty mi robisz. No, ono jest sobą, rozwija się tak, jak się ma rozwijać, natomiast to nam coś robi. I to nam coś robi, więc to jest w nas. I teraz o tym jednym głosie już powiedziałem, to jest głos znany i powszechnie, myślę, już taki zrozumiany, jak wewnętrzne dziecko. Ale to nie jest jedyny głos, jaki mamy w głowie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny moment w rodzicielstwie, żeby zacząć, jeżeli nie wcześniej, to przynajmniej tu, zacząć słuchać tych głosów w głowie z pewnym dystansem.
Bo jeżeli my się utożsamiamy z tym, co myślimy, no to wtedy te jakby, no coś pomyślałem, no to ja pomyślałem i nagle mogę się odnaleźć w środku wewnętrznego konfliktu. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ten głos wewnętrznego dziecka nie jest jedynym głosem, który ma w głowie. Drugim głosem do kompletu będzie głos wewnętrznego rodzica. I wewnętrzny rodzic to jest taki głos, który dyskutuje z tym wewnętrznym dzieckiem. I to jest ten głos karcący, to jest ten głos, który mówi: no, jaki jest ciebie ojciec? Albo Jaka jaką jestem matka? matką? Myślę, że znacie dobrze ten głos, że kiedy czujecie, że nie wyrabiacie, to pojawia się taki karcący albo mobilizujący głos. No, musisz się bardziej postarać. Ej, no, weź tyłek w troki, nie? I I ogarnij raczej się. ten głos bywa mało wspierający, a właśnie tak jak mówisz, często jeszcze gdzieś przykręca nam tą śrubę i że tak powiem, dowala nam wewnętrznie. Pokazując, że sobie z czymś nie radzimy, albo że musimy się starać, żeby radzić sobie lepiej. Tak, i to czasami w terapiach, albo też nazywa się to wewnętrznym krytykiem. To jest głos wewnętrznego krytyka, czyli o, taki głos, który ciągle jest niezadowolony, albo oczekuje, że będziemy się bardziej starać. W tej nomenklaturze, którą teraz proponujemy, bo ona bardzo jest adekwatna do tego tematu, nazwijmy go wewnętrznym rodzicem. Czyli mamy już te dwa głosy, które są w zasadzie w nieustannym konflikcie wewnątrz każdego z nas. Czyli jest wewnętrzne dziecko, które czasami nie ma siły, czasami ma ochotę na coś innego, czasami płacze w środku, czasami krzyczy i głos, który mówi: ej, no ty, nie, tak nie można, weź się ogarnij. I bardzo często jest tak, że my, bywa tak, nie? Ten głos krytyka czy rodzica bywa silniejszy, on na początku, on nas trzyma w kupie i jakby, no musisz się postarać. I rzeczywiście, są takie sytuacje, kiedy no, musimy się ogarnąć, no po prostu, nie, to jest potrzebne. No, na środku ulicy nie rzucimy się obok naszego dziecka na podłogę i nie zaczniemy walić pięściami w ziemię, chociaż mogłoby to być ciekawym rozwiązaniem takiej sytuacji, ale raczej będziemy ogarniać tę sytuację. Ale jak ją będziemy ogarniać, to już jest inne pytanie, nie? Bo jeżeli weźmiemy to dziecko za frak nasze, w sensie, które tam płacze, w sklepie z zabawkami i zaczniemy na nie krzyczeć i zabieramy je siłą, no to ewidentnie ten rodzic, nasz wewnętrzny rodzic jest przemocowy, prawda? No i jakby nie jest to rozwiązanie, które byłoby wspierające dla nikogo. Zresztą zaraz odezwie się kolejny głos jeszcze wewnątrz rodziców, jak ty mogłeś się tak zachować? Więc zaczynamy się wewnętrznie krytykować. I cały czas mamy w sobie wewnętrzny konflikt, który jest cały czas triggerowany, pobudzany, tak stymulowany przez, nazwijmy to, niewinne, rozwojowe zachowania naszego dziecka. I co z tym I co? I zrobić? jakby to jest oczywiście sytuacja, która jest genialnym momentem do tego, żeby zacząć się rozwijać. I zacząć dystansować się do tych głosów w głowie, czyli nabrać tego świadomości tego, że te głosy są tylko głosami, są pewnymi reakcjami i w zasadzie nie trzeba w nie wierzyć, ani w jeden, ani w drugi, tylko dobrze jest jakby Usłyszeć, może i uwzględnić też. wzmacniać trzeci głos. Uwaga, trzeci głos. I ten trzeci głos nazywamy czasami głosem dorosłego. Więc mamy wewnętrzne dziecko, wewnętrznego rodzica i wewnętrznego dorosłego. I dorosły to jest osoba, która trochę my nazywamy metakomunikuje, czyli tak jakby lekko unosi się nad tą sytuacją i patrzy przytomnie na sytuację. Mówi: dobra, tu jest ryk, płacz, mam ochotę to wszystko pierdzielnąć. Tu jest ktoś, kto mówi, tu krzyczy i mówi: zamknij się, ogarnij się, weź się tam w garść, tam coś tam, nie? Albo mówi: nie możesz tak krzyczeć, to nie jest okej, bo inni, co powiedzą inni, patrz, ci ludzie dookoła już się zbierają, nie? Co powie moja mama, co powie teściowa, takie różne historie. I jest ten głos dorosłego, który słucha tego wszystkiego, ale z lekkim dystansem mówi: okej, jestem teraz, jestem teraz, jestem teraz i z tego jestem teraz. Nie chcę zrywać więzi z samym sobą i nie chcę zrywać więzi z dzieckiem. Czyli jakby akceptuję tą sytuację i stawiam na obecność i na czułą obecność, tak? Czułą obecność, czyli
mogę z tym dzieckiem być i je przytulić, nic nie muszę robić więcej, tak? Nie muszę zmieniać tej sytuacji. Ważne, żebym w niej był. Żebym w niej był obecny, z taką czułą akceptacją. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? No bo to jest to, czego tak mi nam przychodzi, brakowało. Że to też może nam być trudno w tej sytuacji, ale nie o to chodzi, żeby nam nie było trudno, tylko właśnie, żebyśmy wnieśli tą świadomość i z taką czułością byli przy sobie. Myślę, że ta czułość dla siebie i taka wyrozumiałość jest tutaj bardzo ważna i łagodność. I dokładnie, dokładnie, czyli to nawet nie chodzi o to, że ten wewnętrzny dorosły jest zdystansowany i wiecie, jest mnichem zen, który właśnie tutaj. To jest raczej taka wyrozumiałość dla siebie i przyjęcie tego, co jest. Taka akceptacja, o Jezu, tak, właśnie sobie nie radzę. Tak, właśnie mam ochotę to wszystko rypnąć. Tak, właśnie mam różne rzeczy. Tak, jestem przy tym, jestem, nie? No tak właśnie jest, nie? I to jest okej, okay. I to jest okej. Okay. Nie wiem, czy dokończyłeś wątek, bo. Pójdziemy dalej. Tak. Tryknęłaś mnie, więc znaczy, że chcesz iść dalej. No. Tak, no to rzeczywiście, co mówisz, jest bardzo ważne, bo pozwala nam wnieść taką świadomość w to, co się w nas dzieje. I tak jak tutaj mówiłeś, bardzo ważny jest ten kawałek zadbania po prostu indywidualnie o siebie w tej relacji z dzieckiem. I jakby też to, co widzimy, co jest bardzo ważne, kiedy pojawia się temat dziecka, kiedy stajemy się rodzicami, to jest taki moment, kiedy budujemy to gniazdo, wiecie, w którym chcemy przyjąć dziecko, cieszymy się bardzo i zaczynamy, nie wiem, malować pokoik, a może potrzebujemy mieć większe mieszkanie, a może dom, jakiś super wózek, no to większe auto, żeby się ten wózek zmieścił, ciuszki i tak dalej, różne rzeczy. No i potrzeba oczywiście na to pieniędzy, więc często jest tak, że może potrzebujemy dodatkowej pracy, żeby na to wszystko zarobić. I to, co się dzieje w takiej sytuacji, to to, że my zaczynamy dbać o to gniazdo tak naprawdę w tej zewnętrznej formie, a to, co to sprawia, to to, że przestajemy mieć czas dla siebie i tutaj na relacje między nami. A tak naprawdę to, czego potrzebuje dziecko, które przychodzi na świat, to gniazda, ale w takim sensie właśnie tego emocjonalnego, takiego domu pełnego miłości, wsparcia, gdzie można poczuć się dobrze, rozluźnić, gdzie rodzic czy rodzice nawiązują ze mną więź, są takim fundamentem i jakby czymś takim, w czym ja się mogę rozluźnić i po prostu poczuć bezpiecznie. Więc jakby to jest też takie coś bardzo ważnego, co widzimy, że w co wpada właśnie wielu młodych rodziców, czy ludzi, którzy właśnie stają się rodzicami, że zaczynamy gonić za zewnętrznymi rzeczami, przykładając coraz mniejszą uwagę do tego, co tak naprawdę jest tutaj najważniejsze. I możemy sobie pomyśleć, czy te potrzeby naszego dziecka są, jakby co jest najlepsze dla naszego dziecka i czym to. I czy to może się spotkać z tym, co dla nas jest również najlepsze? No i właśnie z tej perspektywy to, co może być najlepsze dla nas i najlepsze dla dziecka, to zadbanie o siebie. I jakby niezależnie, czy ja jestem mamą, która jest dzieckiem, czy tatą, który jest z dzieckiem, czy jesteśmy razem tutaj, to zadbanie o taki właśnie, o własny dobrobyt, o to, jak ja się emocjonalnie czuję, czy mam kogoś, kto jest dla mnie wsparciem, czy jakoś, no właśnie czuję, że mogę być takim gruntem, czy takim właśnie gniazdem, w którym mogę przyjąć to dziecko. I rzeczywiście ten emocjonalny taki kawałek jest tutaj kluczowy. Ja tutaj, to można sobie fajnie zadać pytanie, które może pomoże w zrozumieniu tego. Jakbyśmy zastanowili się z miejsca dziecka, czy jak pojawia się dziecko, to bardziej mu by zależało na tym, żeby mieć odmalowane ściany, wielki pokoik i żeby jeździło wielką furą z tatą. Super zabaweczki, grzechotki. Nie, czy bardziej by mu zależało na tym, żeby rodzice się kochali.
Ja wiem, że to jest tak, to nawet nie jest retoryczne pytanie, nie? Ale nie obrażajcie się, ale pomyślmy na chwilę właśnie w tą stronę, nie? Bo jakby wydaje się, że to jest tak oczywiste, ale jednak nie myślimy o tym. Dbamy o wszystkie zewnętrzne rzeczy, a przecież dla dziecka chyba będzie wszystko jedno, czy ona ma mały pokoik, czy Czy duży. śpi z nami w pokoju, w małym łóżeczku, czy z nami w łóżku? No może tak, ale nie być To, no wszystko tak, jedno. tak. A jak, To będzie chciało właśnie być razem. czy ma wielki dom i jakby Tak. swój pokoik? I czy tata kupił nowego vana, czy jeździmy starą Skodą na przykład, nie? Więc jakby szczerze mówiąc, to dziecko tego w ogóle nie widzi, nie czuje. Natomiast to, co widzi i czuje, to relacja, jaką ma z rodzicami i relacja, jaką widzi pomiędzy rodzicami. To jest to gniazdo, prawda? To jest prawdziwe gniazdo i w to warto zainwestować. Oczywiście tu się może pojawić taka irytacja. No tak, ale łatwiej jest kupić nowe auto, niż zadbać o miłosną relację między partnerami. Przecież to jest frustrujące nawet. Jak ja mam to zrobić, nie? I szczególnie jest to frustrujące, jeżeli nie mieliśmy wzorców, prawda? Jeżeli nasi rodzice, no, nie byli wzorcami miłosnej relacji partnerskiej, tylko było jak było, a może nie było pełnej rodziny, a może my nie jesteśmy teraz nawet w pełnej rodzinie, ale jakby to trudno sobie, można się łatwo po prostu zirytować na taki tekst, który moglibyśmy usłyszeć, no zadbaj o relację partnerską, bądź w pełni I miłości, wszystko żeby będzie i wszystko dobrze. będzie dobrze. Także my to absolutnie rozumiemy, ale dlatego też to, co chcemy wam powiedzieć, to, z czym my pracujemy, to taka świadomość, że to prawda, to jest bardzo trudne. Szczególnie jest to trudne, że nie mamy dobrych wzorców na ogół, że nasze wzorce wręcz pchają nas w drugą stronę, są często bardzo, bardzo nieszczęśliwe. I jakby właśnie te miłosne relacje, tak o tym tu mówimy, czy relacje oparte na miłości i też nasza relacja z naszymi rodzicami, czy my byliśmy widziani, czy my byliśmy słyszeni, czy byliśmy uwzględniane nasze potrzeby. Więc jeśli tego wszystkiego nie było, no to jak my teraz, skąd my mamy dać? Nie? Z czego ja mam dać, jeśli ja jestem w takim deficycie? No ale pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego. Tak, ja jestem w deficycie, że nie wiem jak, nie? No nie wiem jak. I wszystkie rady, wszystkie dookoła, różne mogą być i w zasadzie możemy czuć się pogubieni. Przyjęcie tego to jest ten pierwszy krok do świadomości. Drugim krokiem będzie przytulenie tego w sobie, czyli takie, okej, okay, rzeczywiście nie wiem, jestem bezradny, jestem bezradna, czy w jakimś stopniu, prawda? I trzecim krokiem może być, to może sięgnę po narzędzia. Nie, to może jest sytuacja, co może ktoś gdzieś mi może pokazać taką mapę. No i rzeczywiście ja mam też takie mamy też doświadczenie, że bardzo, że ten moment też świadomości, okej, to ja chcę poszukać jakichś narzędzi, webinarów, jakiejś literatury, Książek. książek, tak. Bo po prostu no każdy z nas w życiu myślę, że miał jakieś wyzwania, że tak powiem, w swoim domu i po prostu no, nasi rodzice też byli w innym miejscu niż my jesteśmy teraz. To rodzicielstwo bliskości, jakby te warunki, w których my teraz chcemy te nasze dzieci jakby wspierać, są zupełnie inne. No ale jakby bardzo wiele osób z nas miało tutaj jakby pod górkę, ładnie mówiąc. I jakby też to, co widzimy, to, że nie ma co czekać na to, aż to się jakoś ułoży. Bo bardzo wiele par, które przyjeżdża do nas i są w kryzysie, to są właśnie pary, które są w kryzysie po tym, jak w ich życiu pojawiło się dziecko. I czasami to są pary, które przyjeżdżają, jakby jak już ich dzieciaki mają kilka lat, i jakby mówią o tym, że no tak, jakby były wyzwania, było trudno, ale tak z rozbiegu, nie mieliśmy czasu, byliśmy zmęczeni, myśleliśmy, że to jakoś minie, że jak dziecko pójdzie do żłobka, może przedszkola, to zajmiemy się sobą. No i rzeczywiście dziecko ma tam 10 lat i żyjemy razem, ale tak, prawda, w jednym Rozjechaliśmy się. domu, ale po prostu obok siebie, zupełnie rozjechani. Albo czasami to są pary, które przyjeżdżają, jak dzieci są jeszcze małe i po prostu jest naprawdę taki kryzys, że już się po prostu wszystko sypie, że nie wiadomo, co zrobić.
I tak też jakby zobaczyliśmy to, że u większości z tych par są takie przestrzenie, w których ludzie sobie po prostu nie radzą, które są bardzo takim dużym wyzwaniem. I zobaczyliśmy, że właśnie są takie miejsca, które wymagają naszej wyjątkowej świadomości, uwagi i narzędzi. I kiedy je wesprzemy, to rzeczywiście może być nam łatwiej w tej drodze po prostu jakby nawet życia, nie tylko tutaj rodzicielstwa, tylko po prostu bycia i budowania takich zdrowych relacji. I to, co zobaczyliśmy, to, że to są takie właśnie trzy główne tematy komunikacji, czy takie przestrzenie związane z komunikacją, z bliskością i intymnością. Można powiedzieć, że to są trzy takie huby, albo takie, wiecie, no my nazwaliśmy to filarami, tak, ale to są rzeczywiście takie punkty, w których bardzo wiele się dzieje i takie czułe miejsca. No, to właśnie w tych trzech przestrzeniach mamy najwięcej deficytów. I to te trzy miejsca są najbardziej potrzebne do tego, żebyśmy je wsparli, żebyśmy je wzmocnili. I one układają się w mapę, one układają się w pewną podróż, wynikają z siebie. To nie są trzy jakieś wymyślone, abstrakcyjne historie, tylko one są od siebie zależne. One obejmują jakby całą rzeczywiście naszą, bardziej lub mniej, ale całą naszą relację. I no, to, co powiedziałaś, to są te przestrzenie komunikacyjne, gdzie potrzebujemy umieć ze sobą rozmawiać, zaraz więcej na ten temat powiemy. To jest przestrzeń bliskości, która jest naprawdę czarną dziurą, a szczególnie w relacjach tutaj, kiedy pojawia się dziecko i tam jest bardzo trudno o tą bliskość, i to też za chwilę powiemy. No i przestrzeń intymności. Ta przestrzeń intymności w ogóle kuleje w naszej kulturze, jest największym tabu, ale po dziecku, no to staje się już w ogóle nie wiadomo, tak? Tak, nie wiadomo, jak do tego podejść. Przekonania, lęki, tak naprawdę jest to ponowna inicjacja. I jakby my widzimy, że te trzy przestrzenie w każdej relacji to są fundamenty, a szczególnie przy małym dziecku one stanowią kluczowe znaczenie. I teraz, jeśli je wesprzemy, to jest szansa na to, że ten kryzys nie tylko stanie się, że przejdziemy go, że tak powiem, kreatywnie, ale stanie się niesamowicie dla nas wzmacniający, bo być może zbudujemy naszą relację od nowa i da nam to nowy początek, nowe otwarcie. I o tych jakby przestrzeniach, o których właśnie tutaj mówisz, dużo powiedzieliśmy, dużo jest napisane w tej książce Życie seksualne rodziców. Podtytuł jest bardzo ważny: jak budować długoterminowe związki partnerskie, bo niezależnie od tego, czy my jesteśmy tymi rodzicami, czy nie mamy dzieci, czy może nasze dzieci już są, wiecie, wyfrunęły z gniazda, to, co czujemy, że jest bardzo ważne, to umiejętne nawiązywanie i budowanie relacji ze sobą, z drugim człowiekiem i ze wspólnotą. I właśnie o tym piszemy w książce, tłumaczymy te wszystkie kwestie tak bardzo szczegółowo, a tutaj też Kasia wspominała na początku, a w tym kursie Dograna Para tak naprawdę jest zawarta taka praktyka każdego z tych tematów i jakby krok po kroku uczenia się po kolei różnych narzędzi. Tak, te narzędzi, które właśnie mają wzmocnić tą komunikację, bliskość i intymność, i jest to kompletny przewodnik. No, ale może jeszcze o tym powiemy później. Wróćmy do tych trzech Tak, filarów, tak. no. Ja sobie myślę, że ta przestrzeń komunikacji rzeczywiście jest taką bardzo delikatną kwestią, która jakby wiele rzeczy może być tutaj spornych, kiedy no właśnie to nasze życie się zmienia, kiedy stajemy się rodzicami. Pojawia się wiele nowych tematów, odpocząwszy, nie wiem, od karmienia piersią, nie piersią, jak długo, spanie razem z dzieckiem, czy nie. Już nie mówię tutaj o jakichś tam większych rzeczach, wiecie, szczepić, nie szczepić, kiedy. To rzeczywiście to jest taki moment, kiedy my się stajemy tymi rodzicami, to dotykamy też tych wszystkich naszych przekonań związanych z tym, co to znaczy być matką, co to znaczy być ojcem, jaka powinna być taka wspaniała matka. Więc rzeczywiście to jest taki moment, kiedy
kiedy dotykamy tych wszystkich rzeczy i jak nie potrafimy ze sobą rozmawiać, no to jak się pojawiają te tematy i zaczynamy coś mówić, to bardzo często rzeczywiście bywa to emocjonujące, często bywa ten sposób, w jaki my mówimy, raniący, obwiniający drugą stronę. Wiecie pewnie sami, jak to jest, jak czujemy gdzieś jakiś napór, czy wydaje nam się, że tam partner nas atakuje, że ja coś, ja jestem niedobrą matką, a ty nie. I rzeczywiście jest tak, że się zapędzamy w taki kozi róg, w którym po prostu ranimy się coraz bardziej, trochę odbijając taką piłeczkę, kto tu coś źle zrobił i kiedy i kto zaczął. Wiecie, to taki, znowu taka weryfikacja mogłaby przyjść. I ta weryfikacja mogłaby przyjść w taki oto sposób, żebyśmy się zastanowili, czy i na pewno dobrze nam się komunikuje, jak mamy to samo zdanie. Prawda? To też trzeba podkreślić. Nie zawsze się kłócimy. Nie? Jeżeli będziemy mieli ten sam pogląd na szczepienie, na przykład, Tak. czy ten sam pogląd na porody domowe, czy szpitalne, czy inne, tak? No to super, będziemy, dogadujemy się. I myślę, że wielu par tak ma, że większość tematów, dlatego się schodzimy, prawda? Mamy, że tak powiem, wspólne. Natomiast to porównanie, które chciałem powiedzieć, to jest takie jak do kierowcy, który jak jedzie autostradą w piękny dzień i jest pusta droga i prosta i szeroka, no to każdy niedzielny tak zwany kierowca sobie świetnie poradzi. Wyzwanie pojawia się wtedy, kiedy nie wiem, spada śnieg, jest noc, ślisko i zakręt i tak dalej. Wtedy weryfikują się nasze umiejętności jako kierowcy. I tak samo jest z komunikacją. Dopóki my definiujemy, że my się świetnie dogadujemy, ponieważ mamy takie same poglądy, no to nic, to tak naprawdę niewiele to mówi. Tak naprawdę nasza komunikacja sprawdza się w boju dopiero w tych trudnych warunkach, czyli kiedy zdanie mamy odrębne. I myślę, że często przekonanie błędne, jakie panuje, to jest takie, że no albo jesteśmy tutaj To musimy się dograni, zgadzać. albo, przepraszam, dobrani, albo nie, tak? Albo jesteśmy dobrani, albo nie, czyli że no albo się zgadzamy, bo ten, albo nie, i wtedy koniec, nie? Albo muszę cię przekonać do swojej racji. Jak ja cię przekonam, bo oczywiście kto ma rację? No, każdy uważa, że ma rację, nie? I teraz jakby cała zabawa polega na tym, żebyś ty. Moja racja jest mojsza. No właśnie. I jeżeli podchodzimy w taki sposób do komunikacji, że wydaje nam się, że każdy z nas ma właściwy punkt widzenia i jeżeli ktoś się zgadza, to super, to ma rację. Nie, masz rację, jak myślisz tak jak ja. Ale jeżeli myślisz inaczej, no to nie masz racji i musisz myśleć tak jak ja, czy ja cię będę przekonywał. I dopóki mamy takie podejście, no to nigdy się nie dogadamy, nie? Znaczy, dopóki będziemy się dogadywać, jak będziemy tak samo myśleć. Ale w momencie, kiedy właśnie pojawia się ten zakręt i noc, i śnieg, i tak dalej, czyli inny punkt widzenia, no to się nie dogadamy. I to jest taki punkt wyjścia do pracy z komunikacją. I to nie jest teraz moment na to, żebyśmy analizowali dogłębnie. Zresztą też opowiadamy na webinarach u nas, na naszym fanpage'u i w książce, i na kursie zbramy ten temat szczegółowo, ale teraz chcę wam pokazać i zaznaczyć, że można coś z tym zrobić, że można się nauczyć takiej komunikacji, w której rzeczywiście możemy zostać usłyszani, możemy poczuć, że się rozumiemy, chociaż nie zawsze musimy się zgadzać, ale przynajmniej wiem, że ty mnie rozumiesz, nie? I to jest coś, co możemy się nauczyć. Możemy się tego nauczyć. Bo zobaczcie, tak naprawdę takie nasze fundamentalne, głębokie potrzeby każdego z nas. No to oczywiście to jest potrzeba miłości, ale właśnie ta potrzeba bycia usłyszanym, bycia zobaczonym, to jest coś takiego przyjętym, takim jakim po prostu, taką jaką jestem, takim jakim się jest. To jest takie coś, czego bardzo często my nie doświadczyliśmy od naszych rodziców i dlatego tak trudno jest nam potem w relacji z drugą osobą, tak trudno jest nam słuchać partnera. Jak właśnie się nie zgadzamy ze sobą, nie przerywać mu, nie dawać rozwiązań, nie zaprzeczać temu, co mówi, A nawet nie prawda? pocieszać. Nie po Pocieszanie też nie tak, jest och, najlepsze. tak, to też jest częste. Więc po prostu takie, okej, okay, jakby słyszę cię,
Słyszę, że ci z czymś trudno. Słyszę, że jakby masz zupełnie inne zdanie na ten temat. Nie mam pomysłu, co z tym zrobimy, ale jakby słyszę cię, jestem I z tym widzę z cię. tobą i widzę cię w tym. I może się wydawać, no dobra, ale no to jak my się dogadamy a propos tych szczepień, nie? Albo czegoś tam innego. Ale jakby punktem wyjścia jest to, że my nie przeciągamy się na swoją stronę, kto ma rację, kto ma więcej argumentów, tylko po prostu widzimy się i słyszymy się z tym, co chcemy wnieść, z tym, co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy rzeczywiście, albo z czym jest nam już trudno. Więc to jest takie coś, że to jest taki fundament i wiele z rzeczy, na przykład, my tak naprawdę możemy sobie przegadać nawet przed tym, jak to dziecko pojawi się w naszej przestrzeni, i to też jest w sumie super pomysł takiego przygotowania się i jakby już tworzenia tego gniazda, właśnie żeby rozmawiać ze sobą, żeby może poszukać, czy mamy jakieś takie miejsca, gdzie jest nam się trudno spotkać i jakby już uczyć się słyszeć siebie i rozmawiać. I to też jest takie ważne, bo jeśli ja czuję, że ja mogę powiedzieć tobie o różnych trudnych rzeczach, że ja mogę to by powiedzieć tobie o tym, że słuchaj, mam takie momenty, że sobie myślę, Boże, po co my mamy to dziecko? Normalnie katastrofa, Żałuję. żałuję, jest gorzej w ogóle niż mogłam podejrzewać. Lepiej już było. Jeśli jakby, no przecież ci nie powiem, bo co sobie o mnie pomyślisz, albo po prostu powiesz mi, co mam robić, albo jeszcze mi powiesz, no tak, bo to jak twoja matka, prawda? A jeśli ja czuję, że ja mogę się odsłonić, być wrażliwa, powiedzieć o tych wszystkich wyzwaniach czy trudnościach, które przeżywam, i ty mnie z tym przyjmiesz, to ja po prostu, to jest naprawdę fundamentalne. Ja się mogę Oddech. rozluźnić, ja mogę spuścić to napięcie, mogę się poczuć bezpiecznie. I rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa i zaufania otwiera między nami tą przestrzeń na ten drugi filar, na dotknięcie takiej bliskości między nami. Tu jeszcze o komunikacji ostatnie zdanie, że też być może tak domyślam się, że wielu tutaj z Was z NVC, prawda? Bo to jest temat, który i w Natuli jest krążący, i też w rodzicielstwie takim bliskościowym jest jednym z takich popularnych nurtów. Więc jak najbardziej, oczywiście, NVC jest tym, co nam może pomóc się skomunikować. Nie jest to proste, tak? A może inaczej jeszcze nie? Mówi się czasami, że coś nie jest łatwe, ale proste. Że to jest proste, ale niełatwe. Więc to tak, rzeczywiście to jest proste, metoda sama jest prosta, ale nie jest taka łatwa. Natomiast wymaga rzeczywiście jakiegoś zaangażowania i dobrego nastawienia. O to nastawienie też warto zadbać, ale już teraz o tym nie będziemy mówić. Też mówimy o tym bardzo dużo w tych naszych innych produkcjach, że tak powiem. Natomiast powiedziałaś o tym, że komunikacja prowadzi nas do bliskości i rzeczywiście, bo jeżeli tak jak powiedziałaś, możemy się skomunikować ze sobą i poczuć się usłyszanym, no to otwiera się we mnie takie poczucie zaufania i mogę nawet wtedy pokazać swoje emocje, a bliskość jest o akceptacji emocjonalnej. To tak jak ja w komunikacji jestem gotów usłyszeć to, co chcesz, jakie masz potrzeby i usłyszeć twoje zdanie i je przyjąć, tak w bliskości mogę być z twoimi emocjami. Tak? Co już jest troszkę wyższym poziomem, ale jeżeli mamy komunikację ogarniętą, wtedy jest szansa, że w tej bliskości też się nie pozabijamy, no bo już mamy wyrobiony też pewien nawyk i to, co powiedziałaś, to poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym w bliskości rodzi się bardzo ważny element. I tu o bliskości chciałbym powiedzieć przede wszystkim taką bardzo ważną rzecz. Myślę, że jest jeden trudny temat z bliskością, mianowicie bardzo często bliskość kojarzy nam się z grą wstępną do seksu. I jeżeli tak to rozumiemy, że bliskość, prawda? No gdzieś tutaj jestem blisko, tu się Jak przytulam jest fajnie i mam ochotę i... na seks, no to Ale super. poczekaj, zanim jeszcze będziesz miała ochotę na seks, nie? Albo Dobra. nie. To po prostu możemy sobie wyobrazić, że jest to jakiś element bliskości. Czułość, prawda? Czułość. I my bardzo to podkreślamy, że czułość jest fundamentem bliskości. Ale jeżeli jeżeli my nie mamy tego doświadczenia, takiego bezpretensjonalnego i też nie mamy doświadczenia, że czułość jest wartością samą w sobie, tylko takie coś kojarzy nam się właśnie Aha, z grą kładzie wstępną. rękę na ramieniu czy na kolanie, no to znaczy, że chce seksu. No i rzeczywiście A jak. szczególnie jak był poród i już I facet tam może miesiąc, ciśnienie drugi ma. mija, prawda? I jak mamy ochotę na ten seks, to super, ale w takich sytuacjach, kiedy
właśnie nie mamy tej przestrzeni na seks, a czujemy coś takiego, no to to, co często się dzieje, to, że my się odsuwamy od siebie. Że ja sobie myślę, kurczę, no może będzie z tego, może seks, a ja jakoś nie chcę za bardzo, to poczekaj jeszcze, pójdę, coś zjem, albo jeszcze muszę skończyć jakiegoś maila, albo po prostu siedzę w tej łazience Boli i mnie, jestem głowa mi, tak, wiesz. jeszcze paznokcie No pomaluję, nie. bo dziecko śpi i wrócę do łóżka, uff, już śpi, prawda, Znaczy, mąż. różne są na to strategie, ale rzeczywiście to też może być w drugą stronę. To znaczy, tak w ogóle, generalnie w relacjach partnerskich może być też tak, że kobieta, jak się przytuli do mężczyzny, to może mu się wydawać, że to ona coś tu chce, więc trzeba stanąć na wysokości zadania i odpalić testosteron, nawet jak jestem zmęczony. Bywa i tak, tak? Ale o czym to jest? To jest o tym, że przestrzeń czułej bliskości, opartej na czułym dotyku, jest bardzo często takim zagubionym elementem relacji. Jest po prostu gdzieś i po prostu nie ma. No bo mówimy, jeżeli nam się to kojarzy z grą wstępną do seksu, a seksu, szczególnie po porodzie, czy nawet w tych pierwszych latach, może nam tak szybko do niego nie być, szczególnie kobietom, tak? No to wtedy ta bliskość na tym bardzo, bardzo kuleje. Więc zwracamy wam na to bardzo dużą uwagę, bo chcemy powiedzieć, że warto jest zadbać o, myślę, że możemy tu już powiedzieć, o co warto zadbać, że warto jest zadbać o zrozumienie, że czuła bliskość jest kolejnym fundamentem dla naszej relacji, że my naprawdę potrzebujemy odnaleźć się w samej jakości takiego spotkania, w którym po prostu nic od siebie nie chcąc, przytulamy się do siebie, że możemy sobie dawać drobne gesty. Chcesz powiedzieć więcej o tym? Tak, chcę. I jeszcze tak słowo wcześniej chcę powiedzieć, bo zobaczcie, tak, ja jeszcze jestem przy tym kawałku, że jeśli my ze sobą nieumiejętnie rozmawiamy i to sprawia, że odsuwamy się od siebie, i rzeczywiście wtedy, jeśli ja czuję, że mamy jakieś nierozwiązane sprawy między sobą, jeśli mieliśmy jakąś, nie wiem, kłótnię, czy nawet napięcie, albo nie mogę się z tobą czymś podzielić, co jest dla mnie trudne, to po prostu trochę się z tym odsuwam, zamykam się w sobie. I rzeczywiście, kiedy czy mężczyzna, czy kobieta chce być blisko, to wszystko jedno, ale kiedy jakby nie ma między nami. Kiedy na przykład w tych rozmowach rzeczywiście siebie poraniliśmy jakoś, no to możemy mieć takie poczucie, że kurczę, czuję się zraniona, jestem w jakimś trudnym miejscu, ty się do mnie teraz przytulasz, pewnie chcesz seksu, a ja czuję, że my jesteśmy jakoś daleko od siebie, wolałabym porozmawiać najpierw, zadbać o jakąś taką emocjonalną przestrzeń, żeby się dobrze i bezpiecznie poczuć. Nie mam na to ochoty. I rzeczywiście. Jeśli, tak jak powiedziałeś, jeśli ja to wiążę od razu z seksem, to się odsuwam i jakby tak naprawdę jest nam jeszcze trudniej potem w tym łóżku się spotkać, albo po prostu idziemy do tego łóżka, no dobra, żeby może mieć z głowy różne rzeczy. A tutaj to, co mówisz, sama ta świadomość tego, że to, że my dbamy o ten dotyk, dbamy o te drobne, czułe gesty na co dzień, które wiemy, że nie prowadzą i nie muszą prowadzić do seksu. To wiecie, może się wydawać, jakby budzimy się rano i dajemy Trywialne sobie bardzo. buzi, kładziemy się spać i dajemy sobie buzi. My nawet czasami, jak zgasimy już światło i nam się przypomni, to gdzie jesteś, prawda? Nakrecika. Szukamy się, aż się gdzieś spotkamy. Rano, jak jesteśmy w ciągu dnia, jak jesteśmy w kuchni, coś robimy, możemy się zatrzymać, możemy spojrzeć sobie na chwilę w oczy, złapać się za rękę, obetrzeć się, jak sobie siedzimy gdzieś blisko, czy pijemy herbatę, jak oglądamy już, jak mamy moment, żeby odpalić jakiś serial, to nawet możemy na tej kanapie po prostu przytulić się do siebie, czy pogłaskać, pomiciać, gdzieś podrapać po głowie, za uchem, gdzie lubimy. Jakby to są takie rzeczy, które sprawiają, że one są jak takie drwa, które możemy dokładać do tego naszego żaru i ogniska, które tutaj tworzymy między sobą. I one rzeczywiście podtrzymują taki ogień bliskości. Ta miłość jakby karmi się taką czułością, karmi się takimi drobnymi rzeczami i może się to wydawać, no co taki buziak zmieni, ale jeśli ty mi wyślesz SMS-a, jeśli jakby w ciągu dnia, jeśli ja powiem ci, za co ci dziękuję, za tą yerbę, którą mi robisz codziennie rano, jeśli rzeczywiście otwieramy w sobie i przestrzeń takiej
fizycznej, czułej bliskości, ale też taką emocjonalną przestrzeń na bycie blisko, no to oj, ktoś o, idzie. Tu tupią małe nóżki, to nas to bardzo mocno zbliża do siebie. Wróciła bajka i zaczyna się akurat druga bajka. Druga bajka. Dobrze, no, kochani. To jest ten czas na bajki. Patrz, my jeszcze mamy chwilę, no, pracujemy. Chodź, pójdę z tobą. Czy ty pójdziesz? A może ty pójdziesz, a ja dokończę. Dobra, to chodź. Chodź, pójdę. Zobaczymy, co jeszcze możemy znaleźć fajnego na dole. Gabrysia już przyszła? Nie wiem. Nie wiesz? Myślałam, że przyszła. Jak to jest, prawda, w życiu. A rzeczywiście, kiedy my dbamy o tą czułą bliskość, to jest to coś takiego, co sprawia, że my jesteśmy ze sobą w takiej wymianie energetycznej, że my budujemy tą więź między nami, że jak coś się wydarzy, to nie wiem, mamy jakiś temat do porozmawiania i wiemy, jak ze sobą porozmawiać, to po prostu możemy o tym porozmawiać, a ta bliskość rzeczywiście sprawia, że możemy się też rozluźnić, że kiedy ja czuję, że nie jest wywierana żadna presja tutaj na mnie do tego, żeby, nie wiem, do tego seksu zmierzało, tylko po prostu jesteśmy razem, ta oksytocyna, nasze ciała produkują oksytocynę i tak naprawdę same już chcą być blisko, dbać o to, bo tego potrzebujemy, no to jest coś takiego, z taką bazą o wiele łatwiej jest nam zejść głębiej do takiej przestrzeni intymności i seksualności. I z tą bliskością się wiąże jeszcze jeden aspekt, trochę też go tutaj przewijaliśmy, to jest taka bliskość emocjonalna i to też jest bardzo ważne, jeśli my sobie też dajemy przestrzeń na to, żeby o tej bliskości emocjonalnej teraz też mówię, jeśli my potrafimy dać sobie też przestrzeń na to, żeby przyjąć partnera czy partnerkę z emocjami, które się dzieją po drugiej stronie. Jeśli ja wiem, jak zadbać o swoje emocje, jak stworzyć dla ciebie taką bezpieczną przestrzeń na wyrażenie tych emocji, a nie na zaprzeczanie ich, wiecie, i chęć zrobienia coś z tym, no to też rzeczywiście otwiera nas na to, żeby zejść głębiej. To wszedłem na seks chyba. Jestem już gotowa. Ja też się rozgrzałem po tych schodach. Pokazuję, bo patrzę na czas, a mam jeszcze jeden filar i też parę pytań chcielibyśmy, jeśli są jakieś, do was, wam odpowiedzieć. No dobrze, to wszystko prowadzi nas do spotkania i pewnie to jest, nie wiem, czy to powiedziałaś, ale tak czuję, że to powiedziałaś, że ta bliskość emocjonalna otwiera też nas na spotkanie w seksie. No to super. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo dla nas seks, w ogóle seks sam w sobie, niezależnie czy jesteśmy rodzicami, czy nie jesteśmy rodzicami, to jest wielki temat. Wielki temat związany z tabu, wielki temat związany z wzorcami, jakie z domu wynieśliśmy, albo ich nie wynieśliśmy. To jest w ogóle temat, który zasługuje na książkę, ale nie jedną chyba. Ale to, co jest dla nas bardzo ważne i definiuje nam jakość seksu, to spotkanie. Spotkanie w seksie, czyli to, że niezależnie od tego, jaką mamy pozycję, albo nawet czy jest nam, jak przyjemnie jest nam, tak? Czy pojawiają się jakieś emocje, czy mamy czas. Te wszystkie pytania są tak naprawdę drugorzędne wobec najważniejszego pytania, czy my się w tym seksie spotkaliśmy. Czy my się w tym seksie spotkaliśmy. I teraz wiedząc, że kiedy się ma małe dziecko, no to tego seksu jest bardzo mało. Tak? Na początku to jest w ogóle temat połogu. Tak, no, wiąże się to też z takimi kawałkami. Tak naprawdę nowego podejścia do tego tematu. Mamy wiele obaw o to, czy się zmieniłyśmy, jak się zmieniłyśmy, jak się nasze ciało zmienia, tego, czy nie będzie nas jakby bolało, czy to nie będzie związane z jakimś dyskomfortem. Czasami to też jest taki moment, gdzie właśnie czujemy, że chcemy się otworzyć na jakieś nowe jakości w tej przestrzeni seksu i może to jest dobry moment przedefiniowania tego, co było fajnego, a co było może takiego, co nam nie służyło też w tym seksie.
No i jakby rzeczywiście no ten moment powrotu do kochania się jest tutaj bardzo ważny i jakby często, nie zawsze, ale często jest tak, że mężczyźni bywają szybciej gotowi po prostu fizjologicznie do Nie powrotu. przestają nigdy być. Tak. Natomiast no dla nas to jest jakiś temat, który potrzebujemy zaopiekować i to wsparcie w postaci rozmowy, emocjonalnej bliskości, czułości fizycznej jest tutaj kluczowe. Teraz znowu wrócę do słowa spotkanie. Czyli jeżeli, wyobraźcie sobie, jeżeli tego spotkania nie ma, to ono, tego nie było też wcześniej. Inaczej mówiąc, żeby było spotkanie w seksie, my potrzebujemy spotkać się już w przestrzeni bliskości i w przestrzeni komunikacji. Czyli jeżeli naprawdę chcemy w życiu, w naszym życiu intymnym, po porodzie, czy we wczesnym okresie rodzicielstwa, czy nawet w późniejszym, w ogóle, generalnie, żeby ten nasz seks był jakościowy, to on potrzebuje być oparty na spotkaniu. Ale żeby on był oparty na spotkaniu, to spotkanie, tak jak powiedzieliśmy, wynika z tych trzech kroków, tych trzech filarów. Powiedzieliśmy wam na początku, że to jest trochę taka mapa, która prowadzi i wynika z jedno z drugiego. Czyli ten seks będzie w spotkaniu wtedy, kiedy jesteśmy w bliskości. Przepraszam, wtedy nie potrzebujemy jakby tutaj się specjalnie starać, po prostu jesteśmy w bliskości, jesteśmy w czułości i seks staje się w pewnym sensie naturalnym przedłużeniem tej bliskości. Po prostu jest fizycznym aktem takiego głębokiego zjednoczenia w bliskości, która jest oparta na miłości. I ten seks jest rzeczywiście z miłością powiązany. Nie jest odrębnym aktem rozładowania napięcia, poszukiwania przyjemności czy odbębniania jakiegoś obowiązku. Jest głębokim aktem spotkania, jest najgłębszym aktem spotkania. Dla nas świętym, nazywamy go wręcz komunią duchową, tak? No bo to jest najgłębszy, najświętszy, najbardziej intymny moment spotkania dwojga ludzi w tym, że my i fizycznie, i uczuciowo, emocjonalnie, ale też w naszej świadomości się spotykamy, czyli te wcześniejsze filary bliskości i komunikacji też zostały już, że tak powiem, przez nas wsparte, tak? I tam też to spotkanie było. Tutaj też akurat widzę pytanie, ale to rzeczywiście uszczegółowimy, co oznacza to spotkanie w seksie. Zobaczcie, bardzo często jest tak, że jak my do tego seksu, do tego łóżka wchodzimy i do tego seksu dochodzi, to tak naprawdę zadziewają się, albo to jest jakby pogoń za przyjemnością, za doświadczeniem orgazmu, albo za tym, żeby się zbliżyć do tego orgazmu, uda się, nie uda się. Więc jakby to jest pogoń za przyjemnością, a z drugiej strony bardzo często to jest też taka potrzeba zrzucenia napięcia, rozluźnienia się, rozładowania się. Dosyć kompulsywna. I w sumie bardzo często jest tak, że my się spotykamy w tym łóżku, ale tak naprawdę myślami jesteśmy gdzie indziej. Czasami to, co mówiłeś, emocjonalnie nie czujemy się otwarte, czy nie czujemy się gotowi na to spotkanie. Wiecie, seks jest szybki, jakby pełen takiego napięcia, gdzieś możemy myślami krążyć w jakichś innych przestrzeniach. No i rzeczywiście dużo jest tak naprawdę wokół tego orgazmu. Czy się uda, czy się nie uda, albo co zrobić, żeby się udało, a może jak jest małe dziecko, obudzi się, a już byliśmy tak blisko, no i co teraz? A niech on nie? już ma, da mi A spokój. Niech on już tak ma, bo ja i tak nie będę miała, bo usłyszałam coś, a to kot miauczał, a nie płakało dziecko, ale całe podniecenie już mi spadło do zera. Więc jakby to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy my wylądowali w jednym momencie, żebyśmy my się spotkali, żebyśmy my byli w tej podróży razem. I to, co bardzo w tym pomaga, to tak naprawdę odłożenie sobie tego orgazmu gdzieś na później, czyli jakby spotkanie się w tym łóżku z taką intencją właśnie niedążenia do tego orgazmu, do tej przyjemności, do tego rozładowywania napięcia, tylko do takiego, okej, możemy się połączyć i po prostu powoli ruszać, a może nawet zatrzymać w tym wszystkim i nigdzie się nie spieszymy. I po prostu jesteśmy i cieszymy się każdą sekundą tego spotkania, czując miłość, czując jakby to, co jest między nami, tą więź, czując się blisko ze sobą. I nawet jak dziecko za 5 minut zacznie marudzić czy 10 i nas zacznie wołać, to my po prostu
Łączymy się i możemy się za chwilę rozłączyć, i nie ma tutaj takiej frustracji też wokół tego. Jeszcze definiując, co to jest spotkanie, żeby się spotkać, potrzebujemy być obecni. Tak? I obecność rozumiemy też nie tylko fizycznie, ale obecni emocjonalnie i obecni w naszej uważności. Czyli, bo seks nie jest tylko spotkaniem ciała, obcieraniem się ciała o ciało. Jeśli to jest obcieranie się ciała o ciała, no spoko, no będzie to może przyjemne, ale to nie jest to, o czym my tu mówimy. Nie zaspokoi nas to głęboko. Będziemy raczej tęsknić za więcej, może inaczej. Coś będzie niedokończone, coś będzie niedopowiedziane. Gdzieś jakaś głębsza tęsknota nie zostanie zaspokojona, jakaś potrzeba. Więc żeby w tym seksie się spotkać, my potrzebujemy najpierw być w nim obecni. I obecni nie tylko ciałem, ale można powiedzieć duchem. Czyli jestem tu z tobą i ty jesteś tu ze mną. I co teraz, nie? I wejdźmy w tą jak w przygodę, jako coś nowego. Po prostu spotkajmy się, najpierw się przytulmy, może się połączmy i pobądźmy w tym, nie? Pobądźmy w tym. Niech to będzie w spotkaniu, w obecności, w byciu, a nie w dążeniu do jakiegoś efektu. I to jest chyba najważniejsze, bo szczególnie jest to bardzo ważne po porodzie, po tym oczywiście okresie połogu. Że takie kobiety, często kobiety o tym mówią, o tym lęku, czy to będzie bolało. Nas to przecież też dotyczyło. Natomiast zaczęliśmy od tego, czego sami uczymy, czyli właśnie od takiego bardzo obecnego spotkania, bez jakiegoś gwałtownego ruchu czy dążenia do nawet do przyjemności. Po prostu do spotkania, do połączenia się i do rozluźnienia I do się. Rozluźnienia I do się. Rozluźnienia się w tym. I z tego miejsca jakby może wynikać coś więcej, może wynikać coś więcej, a ale może, nie musi. A może pojawią się na przykład, wiecie, w momencie połączenia jakieś takie obawy o rany, zatrzymaj się, bo boję się, że jakby co będzie dalej, nie ruszaj się. Może poczuję, że chcę się popłakać, bo po prostu mam jakieś emocje, jakiś lęk, jakaś niepewność i ty ze mną jesteś. Tworzysz mi tą przestrzeń, w której ja mogę po prostu puścić może te swoje obawy, a jesteśmy dalej w połączeniu, to naprawdę może być piękny taki moment, możemy z tego powrotu do seksu, to może być dla nas jak taka ponowna inicjacja na takich nowych zasadach, uwzględniająca nasze potrzeby, wnosząca może większą świadomość tutaj. I też tak, jeszcze jedna rzecz taka ważna, która mi przychodzi, szczególnie przy tym, jak mamy małe dzieci, to jest ten moment, no dobra, ale jakby co z tym, jak jesteśmy tacy zmęczeni, jak nam się tak nie chce. I jakby rozwiązaniem nie jest to, żeby go w ogóle mieć ten seks, jak nie? Się wyśpimy, to się pokochamy, bo w początkowym etapie jakby nie ma takich momentów. My nie jesteśmy w stanie się wyspać, albo jak się nawet po prostu zawsze mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. I ja pamiętam, jakby to, co zaczęliśmy robić, co uważam, że jest świetną radą, nam się sprawdziło i wielu parom się sprawdza, tak? To tak naprawdę może nie brzmi to seksownie i romantycznie, umawianie się na to, żeby się spotkać właśnie w seksie. I niezależnie, czy my jesteśmy zmęczeni, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy może właśnie jest nam trudno, to my, nie wiem, pierwsza drzemka dziecka, może jakiś określony dzień w tygodniu, albo jakoś po prostu znajdujemy tą chwilę, umawiamy się na to wcześniej i wiemy, że tego dnia możemy się połączyć, możemy się wspólnie spotkać w takiej przestrzeni intymności i naprawdę to potrafi nas bardzo zbliżyć do siebie, zasilić na kolejny tydzień czy na kolejne tygodnie, dać takie poczucie, wiecie, wracania do źródła, wracania do siebie. Pod warunkiem, że to nie jest alibi do tego, że po prostu no to teraz będzie szybki seks, żeby facet rozładował napięcie, bo on już 2 miesiące się nie kochał, nie? To jest taki delikatny temat, ale ja pracując z mężczyznami bardzo o tym, bardzo ich uczulam na to, że seks to jest spotkanie, a nie korzystanie, tak? Więc to wymaga pewnej świadomości, ale jeżeli mamy tak w tych trzech filarach, w tych trzech krokach troszkę świadomości, to jest to naprawdę do zrobienia.
I kończąc już troszkę to, co dzisiaj dla Was mieliśmy, no chcemy tak podsumować i powiedzieć Wam, że to jest tak, że ja też takie mam taką analogię i czasami o niej mówię, że to wszystko, o czym mówimy, bywa jak nowy język, bo nie mieliśmy właśnie tych wzorców i tego nowego języka trzeba się nauczyć. I w komunikacji, i bliskości, i w intymności. I nie zrobi się tego tak, nie? Ale jeżeli pomyślimy o tym jak o nowym języku, załóżmy, że jest to hiszpański, może niektórzy z Was znają, ale może tak jak ja znacie tylko trzy słowa, nie? Habla, habla i si señor, albo coś takiego. Więc nie za bardzo znając ten język, chcąc się go nauczyć, wiemy, że musimy na to poświęcić czas. I przy bardzo intensywnym podejściu, pewnie z rok, żeby tam jakieś opanować podstawy, nie? I tak samo trochę może być tutaj, ale da się. I od naszej energii, nastawienia i ćwiczenia tego, zależy, czy nam się to uda opanować. I tak samo będzie w relacji. Potrzebujemy nauczyć się czasami mówić językiem bez przemocy, tak? Czy umieć takim językiem, żeby się rozumieć. Potrzebujemy w bliskości wypracować nowe podejście do emocji, nauczyć się kontenerować, jakby być z nimi. Potrzebujemy w seksualności również odejść od tego dążenia do orgazmu czy do tej przyjemności, bo ona będzie, ale ona jest efektem ubocznym, a zacząć się w seksie właśnie spotykać, czyli być w nim obecnym. To wymaga czasu, ale wymaga też narzędzi. Tak? Samemu hiszpańskiego z siebie się nie nauczę, będę potrzebował lekcji. Stąd też my czujemy, że naszą misją jest dzielenie się tym, co nam się sprawdza. Robimy to od kilkunastu lat i rzeczywiście wiele par jakby chwali sobie to i my słyszymy nieraz, że związki im się uratowały, szczególnie właśnie w tych trudnym okresie po porodzie czy z małymi dziećmi. Stąd też jest ta książka i z wydawnictwem Naturii, który w ogóle fajnie bardzo dziękujemy zawsze Naturii przy tej okazji za to, że namówiliście nas na tą książkę, bo my się też z niej bardzo cieszymy. Ona I trafia do. tak. I dziękujemy za to, co robicie, bo naprawdę kawał wspaniałej Bardzo roboty doceniamy tym, to, co co się robi, tak, dzielicie. to, co robi Naturii w świecie, w Polsce. Zrobiliśmy też ten kurs do grana para dla wszystkich, którzy nie mogą przyjechać na warsztaty, bo na przykład mają małe dzieci. No i oczywiście, Albo chcą po prostu w domowym tak. zaciszu, w takich codziennych warunkach wpleść korzystanie z tych narzędzi po prostu do swojego życia. Mnie jeszcze przychodzi takie jedno porównanie, że właśnie zobaczcie, dziecko oznacza kryzys w relacji. Tylko, że ten kryzys może być dla nas jak taką właśnie trampoliną do rozwoju, do wniesienia jeszcze głębszej świadomości w to, jaką my mamy relację ze sobą, jaką możemy mieć tą relację z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z partnerem, jaką my możemy tworzyć relację tutaj w świecie z innymi, ze wspólnotą. I zobaczcie, jak sobie tak myślę o tym, że jak się idzie w jakąś podróż, wyprawę gdzieś wysoko w góry, w Himalaje, no to nie jeden kryzys można przejść na takiej drodze i nie wyruszymy w taką drogę, nie wiem, w klapkach, w bluzeczce na ramionczka, jakoś to będzie, nie? Słyszałam, że na górze jest ładnie, fajnie i widziałam zdjęcia na Insta, super sprawa, tylko po prostu jeśli my wiemy, jak się przygotować, wiemy, jakich narzędzi możemy użyć, to o czym tutaj mówimy, komunikacja, bliskość, intymność, konkretne kroki, czy właśnie narzędzia, których możemy użyć, to my możemy się przygotować na taką wyprawę i rzeczywiście wejść na górę, Albo przynajmniej, jeśli nie zdobyć ten szczyt, to porozglądać się cieszyć się widokami. drogą, Tak może tak, jest. cieszyć się drogą. I jakby o to A nie tutaj walczyć o chodzi. przeżycie. Tak. Okej, okay, bardzo Wam dzisiaj dziękujemy za uwagę i za obecność. Mam jeszcze dla Was parę Chwilkę, tak, minut, na pytania. także jeżeli tutaj, Kasiu, masz coś zaznaczonego dla nas, to proszę podaj To nam pokaż to. nam, będzie nam łatwiej też. Co jeśli brak komunikacji, bliskości, intymności pojawił się jeszcze w czasie ciąży? Zamiast tego dystans, chłód i zero chęci na rozmowę ze strony partnera w celu znalezienia przyczyny i naprawy sytuacji. Dziękujemy. Rzeczywiście to jest tak, że ten nowa sytuacja, jak ciąża, może wywoływać w nas różne elementy, różne właśnie rzeczy, które być może mieliśmy wcześniej w ukryciu. To, co możemy powiedzieć, to to, że mamy takie doświadczenie, że naciskanie na partnera
żeby on coś zrobił, zmienił się, zaczął komunikować, w końcu rozmawiał, bardzo często działa odwrotnie. Tak już z praktycznej strony mówię. Trochę tak jak analogię sobie w drugą stronę. Jak mężczyzna, który może powiedzieć kobiecie, no weź już, nie? Do tego łóżka, chodź już Ile do tego będziesz się łóżka. wstrzymywać? Więc to też będzie działało odwrotnie. Może być tak, że ulegnie, ale może będzie budowało większy opór, prawda? I w tym wypadku raczej spodziewałbym się większego oporu. I to też mówimy z jakiegoś tam doświadczenia. Bardziej może mogłoby być wspierające, nie wiem, to jest sprawdź sobie, czy wam to zadziała. Nie wiem, w jakim etapie już teraz jesteście, ale taka akceptacja tego, że może mu być trudno. I raczej zapytanie, jakie on ma potrzeby, nie? Czy w ogóle chciałby o tym mówić? A jeśli nie, to też uszanowanie, jednocześnie z komunikowaniem, że ty tego potrzebujesz, nie? Ale z taką przestrzenią, w której on może czuć, że jest też wewnątrz sterowny i może być dopiero dojrzeć do tej gotowości, może on potrzebuje rzeczywiście do niej dojrzeć. Nie znamy tej sytuacji. Dokładnie, więc trochę tak bardzo ogólnie mówimy i szerzej być może, jeśli nie do ciebie to trafi, to może do kogoś innego. W każdym razie na pewno zdarzają się takie, z czym my się spotykamy, że rzeczywiście wiele kobiet ma do facetów, no weź, no ty powiedz, nie? Jakby mają taką presję do tego, że one chcą powiedzieć, one chcą być w kontakcie, w komunikacji, a ci partnerzy się wycofują. I rzeczywiście to mechanizm jest taki, że im większy jest oczekiwanie i napór na to, żeby ten mężczyzna się odezwał, tym bardziej on się zamyka. Więc rozwiązaniem jest zejście trochę z takiego oczekiwania i być może zaakceptowanie nawet tego, że on może nadraz tak ma. W momencie, kiedy on poczuje zdjęcie presji z siebie i taką akceptację, że on tak ma i że to jest okej, okay, bo może w tym momencie to jest okej, okay, to coś się może u niego zmienić. Na pewno warto, żeby on wiedział, że ty masz taką potrzebę, ale żeby jednocześnie wiedział, że po jego stronie jest decyzja, żeby on mógł też na takie spotkanie do ciebie wejść. Przychodzi coś jeszcze? Mamy jeszcze, Kasiu, jakieś pytanie? U mnie kryzys wyszedł, jak dzieci poszły do szkoły, stały się bardziej samodzielne. Raptem okazało się, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, spędzać razem czasu, że żyjemy razem, ale obok siebie. No właśnie, trochę też o tym tutaj mówiliśmy, że kiedy skupiamy się bardzo na tej nowej roli, na dziecku, zapominamy, nie dbamy tutaj o siebie i rzeczywiście po prostu zaczynamy się rozjeżdżać w tej relacji. Jeszcze jest tak, że matki też czasami też jakby poprzez to karmienie piersią, my też mamy zagospodarowaną czy zadbaną tą przestrzeń bliskości, bycia razem z dziećmi, i jakby tutaj też możemy się odsuwać jeszcze od siebie. I tak sobie myślę, że po prostu ważne jest zobaczenie tego, że relacja trochę jest jak taki ogród, który wymaga naszej pielęgnacji, dbania i podlewania. I jakby to, że pojawia się dziecko, okej, ale jakby żeby nie przejść tylko w tą dynamikę bycia w trójkę, bycia rodziną, bycia ja z dzieckiem, czy my razem z dzieckiem, tylko pamiętania o tym, że jesteśmy też razem i dbania tutaj o siebie, właśnie wspólne rozmowy, wspólne spotkania. No, w tym wypadku to już za późno, znaczy w takim sensie, że nie jest na nic za późno, ale tutaj jak rozumiem z tego wpisu, wy byliście zajęci rodzicielstwem, ale tak jak mówisz, osobno i teraz kiedy to dziecko stało się Jest samodzielne, to pusto. okazało się, że nie wyrobiliście w sobie tej przestrzeni właśnie na komunikację i bliskość. I co teraz, no Tak, nie? okej. I z naszego doświadczenia jest taka informacja, że nigdy nie jest za późno rzeczywiście, ale pierwszym krokiem jest zauważenie tego i zakomunikowanie sobie tego i powiedzenie, słuchaj, zobacz, nie? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? I czy nam jest z tym dobrze? Czy tobie jest z tym dobrze? Czy mi jest z tym dobrze? Może mi nie jest z tym dobrze, to chcę, żebyś o tym wiedział. A czy tobie jest z tym dobrze? I rzeczywiście z mężczyznami bywa tak, to też z naszego doświadczenia pracy z parami jest, że na ogół przyjeżdżają pary i kobiety mówią, ja bym chciała coś, bo mi czegoś brakuje. A on mówi, ale mi jest bardzo dobrze, no Super jest w naszej relacji. przyszedłem, bo dostałem w prezencie, nie? Albo coś takiego. I rzeczywiście dopiero za chwilę, kiedy oni się zatrzymają i zapytają się głębiej siebie, okazuje się, że im też nie jest dobrze. Im też nie jest dobrze. Tylko nie chcą, bo boją się, mężczyźni boją się wchodzić
mówiących o tym, że mężczyzna i emocje to nie jest James Bond, nie? To powinniśmy mieć pokorową twarz i wszystkim umieć zarządzić. A tutaj się okazuje, że trudne emocje wymagają otwartości i umiejętności spotkania się z tym, ale na to też są narzędzia. Czyli rzeczywiście ważne jest to, że nawet taki moment, kiedy my jesteśmy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy razem, ale obok, nie musi oznaczać, że to jest koniec naszej relacji. To jest jakiś kryzys i możemy zobaczyć, czy możemy się złapać za rękę w tym kryzysie i powiedzieć, ty, mamy kryzys. Jest tak i tak, nie? Jest kryzys. Nazwijmy to. I to, co zacznijmy mówiłeś, od nazwania tego. Czy my chcemy tak dalej? Czy jakby doszło do miejsca, gdzie chcemy sobie pomachać i pożegnać i wszystko, co piękne, jakby co miało się wydarzyć, się wydarzyło? Czy jednak to jest moment, gdzie możemy zobaczyć, ok, jakby odkurzyć siebie, wow, jednak jakby jest ta miłość, czuję, tęsknię, chcę spróbować. Dzięki. A ja, Kasiu, przepraszam, zobaczyłem ciekawe pytanie, akurat ostatnie, które się pojawiło. Tam są jeszcze pewnie inne i może je zaraz wrzucisz, ale przeczytałem takie pytanie. Jak uświadomić partnera, że aby nastała intymność, powinna się pojawić komunikacja, bliskość sama w sobie? I mam na to odpowiedź, może trafiona, może nie trafiona, może tobie się przyda, może komuś innemu. Powiedzieć partnerowi, mam ochotę na seks. Tylko chciałabym, żeby ten seks był taki, który nas oboje zabierze, nie? Gdzie chcę się z tobą głęboko spotkać, chcę się z tobą kochać, ale potrzebuję do tego spotkać się w komunikacji i bliskości. Dobra, dobra, to powiedz mi, co mam zrobić? Przeczytaj sobie książkę. Trochę się śmiejemy, ale rzeczywiście to działa, bo wiemy, ilu panów przyjeżdża na warsztaty, których by nigdy nie przyjechało. Oni przyjeżdżają, bo mają nadzieję na lepszy seks z partnerką. W ogóle mają na seks czasami nadzieję, nie? A okazuje się, że ten seks rzeczywiście najpierw ich, że zanim do tego seksu dojdzie, oni potrzebują wejść w tą przestrzeń komunikacji, intymności. I o tym jest w kursie, i o tym jest w książce. Więc są takie elementy, które można już temu partnerowi podsunąć. Ale rzeczywiście taka komunikacja, chce się z tobą kochać, naprawdę, całe życie, coraz bardziej namiętne, to jest możliwe. Tylko potrzebuję tutaj zadbać o tą przestrzeń, nie? Czy chcesz ze mną wejść w tą podróż? I wtedy może się okazać, że mężczyzna będzie chciał, ale to wiąże się z tym, że potrzebuje cię właśnie, tak jak napisałaś. I tak jak mówiliśmy, spotkać się w bliskości i komunikacji. Ja tutaj też widzę jeszcze jedno pytanie. Co zrobić, jeśli przez ten pierwszy rok życia dziecka było jakoś trudniej między rodzicami i były trudne emocje, a potem sytuacja się poprawiła? Czy przez ten rok to dziecko nie doznało jakichś traum? I jakby słuchajcie, to jest tak, że... Tak, tutaj możecie sobie przeczytać tak, dziękuję, to pytanie Kasiu. Dokładnie. To jest tak, że nasze dzieci przez całe nasze życie będą doznawały różnych, naprawdę też trudnych sytuacji. Ja sobie myślę, że nie ma co łapać się tego, czy my się potknęliśmy, tylko czy my wstajemy dalej. I jakby co robimy z tymi różnymi fuck-upami, które nam się przydarzają. I jakby w tej sytuacji piszesz o tym, że jakby teraz jest dobrze, że teraz jesteście blisko. I ja sobie myślę, że to jest ważne. I też trzeba pamiętać o tym, że jak dzieci będą starsze, jakby mnie się czasami zdarza to, że tracę cierpliwość, że nie wiem, krzyknę na nasze córki albo się po prostu popłaczę z bezradności. I myślę sobie, że kiedyś myślałam, że wiecie, wstydziłam się w ogóle pomyśleć o tym, co by było, jakby inni o tym wiedzieli, nie? Jaką ja jestem złą matką. A teraz po prostu widzę, że tak mi się, tak czasami mam, po prostu nie daję rady, paliwo mi się kończy. I jakby to, co jest ważne, to to, że ja potem, czy od razu, czy po chwili jak ochłonę, idę do dzieci, rozmawiam z nimi. Jakby mówię im, że jakby widzę, że się mnie przestraszyłaś, że na pewno się źle czujesz z tym i się boisz pewnie, jak podnoszę głos. Więc jakby ważne jest to, co my robimy potem z tymi różnymi naszymi potknięciami. Nie chodzi o to, żeby się nie potykać w życiu, bo nasze dzieci, nawet jak będziemy, nie wiem, nie wiadomo jak świadomymi, fajnymi rodzicami, one i tak będą miały swoje tematy, które będą mogły przepracowywać. Pójdą do szkoły, nawet jeżeli to będzie bliskościowa szkoła, to i tak zawsze coś się wydarzy. Rzeczywiście nie uchronimy naszych dzieci od tego, że świat, w którym żyjemy, jest traumatyczny. Świat, w którym żyjemy,
jest traumatyczny i każdy z nas przez to przechodzi. I w zasadzie jedyną drogą jest tak naprawdę zaakceptowanie trochę i przytulenie siebie w tej, i dzieci w tej bezradności wobec tego świata i praca nad sobą, bo wtedy ten świat rzeczywiście się zmienia. Ale najpierw potrzebujemy przyznać, że tak jest. I dopiero z tego miejsca w ogóle zaczyna się podróż, bo zaprzeczanie albo wiara w to, że jesteśmy w stanie zmienić świat, bo będziemy się starać, jest iluzją. Poprzez staranie nie zmieniłeś, nie zmienimy. Najpierw potrzebujemy przyznać i zobaczyć, tak jest. I nie zostawiać siebie w tym, tak, że ja jakby nie zostawiam siebie, że tak, żeby ten wewnętrzny rodzic mój nie wskoczył na mnie i powiedział: ty jesteś złym rodzicem, ty jesteś złym. Nie, tylko okej, jakby rzeczywiście potknąłem się, nie? Jestem przy sobie i jestem przy dziecku. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie tracili kontaktu, nie? Więc jeżeli zbudowaliście po roku, tam czujecie, że to jakoś się poprawiło, no to super, będzie miał świadomych rodziców przez większość swojego życia. Więc to duże zasoby. Dzięki. Słuchajcie, może jeszcze jedno pytanie, jeżeli jest Ostatnie. jakieś, bo my też już nasze dzieci nas wzywają, wasze pewnie też. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, to być może w innej przestrzeni odpowiemy. Jak rozmawiać w 8. miesiącu ciąży, gdy kobieta ma dużą chwiejność emocjonalną i łatwo się denerwuje, a bardzo potrzebuje wsparcia, a partnerowi ciężko ze złością partnerki? Dobra, dzięki. Maciek, Pozdrawiamy. to ja pozwolisz, że zacznę Dobrze. jako męskie pytanie do mężczyzny. To jest świetny temat. I na każdej grupie mężczyzn, jaką prowadzę w ramach naszych warsztatów, jest ten temat. Co zrobić, jak się budzą emocje u partnerki? To nie tylko w 8. miesiącu, chociaż wtedy, ale przecież jest co miesiąc, jak kobieta nie jest w ciąży, mamy ten przedmenstruacyjny okres, tak? Przed menstruacyjny, Przed po. miesiączką, w miesiącu, po miesiącu, przy owulacji, zawsze jest jakieś wytłumaczenie dla emocji. I spoko, ale okej, to już tak trochę bardziej serio. W naszym męskim przekonaniu bywa tak, że my myślimy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby coś z tą sytuacją zrobić. To jest bardzo głębokie, takie narzucone trochę, nie? Że jak ty przychodzisz z emocjami, to ja coś muszę zrobić, żeby ci w tym pomóc, albo rozwiązać ten problem, a ponieważ często jestem bezradny, nie? No bo to jak w ogóle jest, a jeszcze jest o mnie może, no to co ja? No mogę albo cię wkurzać na ciebie, no ale nie chcę, jesteś w ciąży w tym wypadku, nie? No to może wyjdę i trzasnę drzwiami, no to też nie jest rozwiązanie. Rzeczywiście jesteśmy bezradni, czyli nie wiemy, co zrobić. I jest na to wyjście. Nic nie robić. Oprócz bycia. Czyli to, co możemy zrobić, to zostać z naszą partnerką i jakby być z tym, widząc te emocje i taka zasada piorunochronu. Wyobraźmy sobie, może to się przydać, że jestem piorunochronem. Daję ci przestrzeń na to, że ty możesz wyrażać swoje emocje, a ja jestem i jakby jestem i nic. I nie muszę cię zmieniać, nie muszę powiedzieć, żebyś coś ogarnęła się, nie muszę znajdować rozwiązania dla twoich sytuacji, nie muszę cię pocieszać. Nie? To jest bardzo ważne. W zasadzie, mało tego, jak ja zacznę coś robić, to bardzo często będzie to paliwem na te emocje. Tak, chcesz mnie teraz uciszyć, nie mogę się nawet wypłakać. A co ty wiesz? Tak, Albo nie znowu przyszłam mi dajesz poradę. jakieś rozwiązanie, znowu mnie nie słuchasz. Następnym razem muszę przyjść jeszcze raz, może głośniej płakać, Nie dłużej. rozumiesz mnie, na koniec będzie. Więc nie ma szansy na to, żebyś powiedział coś. No tak, mała jest szansa, żebyś powiedział coś tak mądrego, że po prostu jedyne co, to można po prostu z tym rzeczywiście być, powiedzieć: okej, słyszę, tak? Albo to nawet może być za dużo, nie? Po prostu jestem. Nawet można powiedzieć, jakby nie wiem, Jestem. co zrobić. Ale Po jestem prostu przy tobie, jestem przy tobie i stary. słyszę cię. I słuchajcie, to naprawdę w bardzo wielu sytuacjach jest bardzo dużą ulgą. Ja pamiętam też z jakąś parą pracowałam i właśnie mówię, jakby wysłuchaj swoją partnerkę, daj jej na to przestrzeń. No ale jakby i co? I to pomoże? Zobaczymy. I był taki moment, że jakby pomagałam im się usłyszeć i ona rzeczywiście miała takie poczucie, że w końcu mogła jakby powiedzieć o tym wszystkim. Ten partner ją usłyszał, zrozumiał, też trochę tam im pomogłam się usłyszeć w tej sytuacji. I ona po prostu odetchnęła z ulgą i on mówi, i co? I już?
I ty nie potrzebujesz tu żadnego rozwiązania tego. Nie, ja po prostu chciałam, żebyś ty mnie w końcu usłyszał, nie? I że to jest bardzo ważne, bo jak przychodzi, jak mamy tak jesteśmy po prostu, mamy taką potrzebę rozwiązywania i naprawiania rzeczy po stronie kobiet, to też może być. To trudno jest nam, kiedy ktoś przychodzi właśnie z jakimiś emocjami, bo od razu chcielibyśmy pyk, 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 rozwiązać sytuację, super, koniec, nie? Po płaczu rozwiązana sytuacja, a to właśnie nie pomaga, jakby to, co mówisz, jestem przy tobie. I to, jeśli to zrozumiemy i sprawdzimy, to może się wydawać niemożliwe, ale to działa, naprawdę, spróbujcie, do panów mówię, to okazuje się też, że zdejmuje to ze mnie olbrzymi ciężar, bo właśnie dlatego mężczyźni nie chcą słuchać swoich kobiet, bo nie wiedzą, jak im pomóc. I idzie z tymi emocjami już, Boże, co tu zrobić, więc, i jakby w sytuacji, w której ja mogę pomyśleć, dobra, ja ci nie muszę pomagać, bo nie chodzi o to, żebym ja ci pomógł, tylko właśnie chodzi o moją obecność. To jest największy dar, jaki możemy dać sobie, nasza obecność. I zobaczcie, znowu trafia to w nasze dzieciństwo. Nie, nie byliśmy, nie czuliśmy się widziani, usłyszani i jakby brakowało nam obecności rodziców, tej czułej obecności. Więc to, co możemy sobie teraz nawzajem dać, co jest najbardziej leczące w tej przestrzeni, to jest nasza czuła obecność. Bez niczego więcej. Jakbyśmy dali sobie czułą obecność, to żadne książki ani kursy nie są do tego potrzebne. Tylko niestety, żeby do tej czułej obecności dojść, potrzebujemy się tego nauczyć. No więc dlatego te kursy i książki się przydają. I to jest właśnie ten kawałek bliskości takiej emocjonalnej, to co powiedziałeś. Dobrze, no bardzo dobrze, wam dziękuję. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. No. I dziękujemy, jesteśmy wam w przestrzeni. Jakbyście mieli też jeszcze jakieś pytania, to myślę, że możecie je zadawać, czy tam u Natuli, czy u nas, jakby jesteśmy. Także zapraszamy do kolejnych spotkań.